zrobimy na szybko koktajl, jako że nie mam produktów, znalazłem seler naciowy, świeży umyty, jeden cały banan. Zaraz Wam pokrótce powiem, dlaczego takie połączenie, a nie inne mojego koktajlu. Mamy garść solidną szpinaku, bogactwo chlorofilu rewelacyjnie działa na naszą wątrobę, oczyszcza. Chlorofil jest naprawdę mocnym antyoksydantem, jeżeli chodzi o oczyszczanie naszych krwistoksyn. Seler naciowy, mnóstwo witaminy z grupy B, kwas foliowy rewelacyjnie działa na przemianę energii w naszym organizmie. Dużo łatwiej nam jest utrzymać w ryzach cukier, a co za tym idzie, insulina nam tak drastycznie nie skacze. Dwie łodygi selera naciowego, jeden banan. Teraz tak, olej MCT. Osobiście polecam masło kokosowe albo olej kokosowy. Rewelacyjnie wpływa na nasze błony komórkowe, pomaga budować między innymi tłuszcz omega-3. Nalewamy odrobinę. Tu znajduje się też kwas laurynowy, który działa bakteriobójczo, antygrzybicznie. To jest naturalny antybiotyk. Teraz jeszcze z treka zamówiłem sobie olej, masło kokosowe. Bez oleju palmowego, bez soli, bez cukru. Konsystencja jest naprawdę bardzo fajna. Muszę zobaczyć, damy solidną łychę. Właśnie nam się gotuje herbatka na yerbę. Tego typu yerby używam, bardzo dobra, to w innym odcinku opowiem trochę na ten temat. Ok, solidna łycha masła orzechowego. I co tu mamy? Perfect White Protein, jedna miarka odżywki białkowej, żeby podbić aminokwasy. Pamiętajcie, nie przesadzajcie z ilością białka w diecie. Warto dopasować ilość białka do indywidualnych potrzeb. Ja osobiście w okresie skrajnego treningu, maksymalnego wysiłku fizycznego, walki, treningu z ciężarami, to jest na poziomie maksymalnie 1,8, 1,9. Myślę, że tyle wystarczy. Miód faceliowy, lokalny, od taty. Jako ciekawostkę powiem Wam, miód jest lokalny, tata ma oprawę faceli, pan z Bydgoszczy przyjeżdża stawiać ule i rozlicza się właśnie w świeżym miodzie. Mamy kilka rodzajów tego miodu. Tutaj jest akurat miód faceliowy. Źródło również antyoksydantów, polifenoli. Podsumowując, seler naciowy, bogactwo kwasu foliowego, witamin z grupy B, reguluje super energię w naszym organizmie. Potrafi również stabilizować poziom cukru. Banan, źródło potasu, super działa na nasze serducho, reguluje ciśnienie tętnicze. Olej MCT lub olej kokosowy, bogactwo kwasu laurynowego, bogactwo działa super przeciwgrzybicznie, bakteriobójczo. Tłuszcz omega-3 z orzechów, bez kwasu palmowego, bez oleju palmowego, bez cukru, bez soli. Mieszanka w ogóle oleju MCT, kwas jednośrednio nasyconych kwasów tłuszczowych, 97 kwasów nasyconych i mieszanka masła orzechowego, tłuszcze z kolei, bogactwo tłuszczu omega-3 powoduje, że one działają synergistycznie i kwasy tłuszczowe nasycone z oleju MCT pomagają wbudować tłuszcze omega-3 w błonę komórkową w naszym organizmie, przez co chociażby nawet nasz mózg rewelacyjnie na tym korzysta. Jesteśmy, lepsze ukrwienie przede wszystkim jest, dużo lepiej
potrafimy się skoncentrować, zmobilizować do pewnych działań. Też systematycznie jedzone tłuszcze omega-3 poprawiają pamięć i można powiedzieć, że same pozytywne rzeczy, to, że obniżają poziom cholesterolu, działają antydepresyjnie w połączeniu z witaminą C. Jest dużo badań pokazujących, że tłuszcz omega-3 z witaminą C, chociażby z cytryny, super działa antydepresyjnie. Szpinak, bogactwo chlorofilu. Jeżeli chcemy oczyścić organizm, dodajemy szpinaku. No to jeszcze co? Dodamy trochę wody. Zblendujemy. I gotowe. A tymczasem zmykam.